Cześć, jestem Łosto Spiders. Cześć. Dziś nagramy dla Was wyniki losowania, które odbędzie się już niebawem tu przed Wami. Maszyna losująca zaraz ruszy. Zaraz ruszy. Lecz jeszcze przed głównym losowaniem czterech zwycięzców, nasz moderator chciałby nagrodzić jedną z osób, która naprawdę udzielała się na ostatnich streamach na naszym kanale. I nie przegapiła tak naprawdę żadnego z naszych live'ów. Tak czatuje z nami najwięcej, z Wami ma najlepszy kontakt. Prowadziła taką właśnie dyskusję fajną. I kogo Nexen wybrał? Kornelię, tak? Tak. Kornelię. Więc Kornelia, zgłoś się do Nexena. Wyślę dla Ciebie pająka niespodziankę, ale to już on Ci poinformuje, jaki to jest. My wiemy, ale nie możemy tego zdradzić. Na pewno będzie zadowolona. Bo to jest ulubienie z Weroniki, tyle możemy powiedzieć. To może już nawet wiesz, jaki to fajny. No właśnie. Więc, żeby Was dłużej nie trzymać w niepewności, będziemy zaczynali. Czekacie już ponad miesiąc, więc no... Akurat dzisiaj na Dzień Dziecka, jako że każdy z człowiek ma w sobie odrobinę dziecka, to takie losowanie i może akurat właśnie kogoś uszczęśliwimy. Więc najpierw będzie pierwsze miejsce, tak? Ruszymy z pierwszym miejscem. Najpierw pierwsze miejsce. Losów jest dokładnie 63. Byłoby więcej, ale niestety chyba nie wszyscy obejrzeli dokładnie nasze filmy, które Wam zaprezentowaliśmy. Nawet na tyle poszliśmy Wam na rękę, że zrobiliśmy taki testowy, jak wszystko wypełnić. No, więc no trudno. No, ale mamy nadzieję, że może przy kolejnym jakimś konkursie już pójdzie Wam lepiej, że więcej osób będzie zakwalifikowanych do konkursu. No bo niestety chcąc, nie chcąc być, będąc sprawiedliwym dla osób, które wypełniły te wszystkie punkty dobrze, musieliśmy po prostu kilka osób odjąć z listy. A są tu też punkty bonusowe dla jednej osoby, która prawidłowo odpowiedziała po zdjęciem Weroniki. Tak, to było zdjęcie dotyczące kopulacji pieszników. Tak, z zagadką taką małą na zdjęciu. Wszyscy się nacięli, wszyscy myśleli, że to są inne ptaszniki, a tylko jedna osoba zgadła poprawnie. Dokładnie. I zostały też wprowadzone chyba 4 czy 5 losów ze streama, z osobami, które siedziały prawie że od początku aż do końca, chyba prawie w pół do pierwszej w nosy. Więc... Też zostały te osoby docenione, także mają większą szansę na wygraną. Dziękuję Wam serdecznie i jeżeli chcecie już na następnym konkursie też jakieś takie punkty bonusowe zdobyć, jak co po niektórzy, zapraszamy. Będzie ale żeby nie przedłużyć, bo ja jestem strasznie ciekawa i pewnie wy też jesteście ciekawi, kogo tutaj wybierzemy. Więc uwaga, uwaga, pierwsze miejsce. Ciężki wybór. Wybierz jedną osobę. Dobra, mam już tutaj karteczkę. Kto to będzie? Zamykam oczy. Sławek Henryk Dwornikowski. Tak. O! Dobra, czyli... Chciałam pokazać, nie wiem, czy coś tu będzie widać. Dla Sławka wyleci pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce Sławek Henryk Dwornikowski. Także gratulujemy i lecimy dalej. Drugie miejsce. Drugie miejsce zajmie. Kto zajmie? Jacek Wicher. Gratulujemy. Jacek się ciężko udziela, często się udziela. No, komentuje bardzo często nasze filmy. Można powiedzieć zasłużone, drugie miejsce. Dobra, to teraz trzecie miejsce. Dominik Łupicki. Gratulujemy, trzeciego miejsca. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jest miejsce sponsorowane przez Przemka Spinoterra. Więc jeszcze jedna osoba ma szansę na to czwarte miejsce, na tego jednego... A to wszystko zależyło ode mnie. Na tego jednego ptasznika, może więc... Może odpowiedzialność. No widzisz, no. Kurczę. Dobra, mamy. Mamy już sześć lista. I to będzie, to jest... Kacper Zamkowski. Gratulujemy, Kacper. Także miejsce czwarte od Pinoterra, Kacper Zamkowski. W takim razie wiecie już, kto wygrał. Znaczy, my wiemy, wy jeszcze nie wiecie, bo zanim stawimy film, to jeszcze chwila minie. Także osoby, które wygrały, są proszone o kontakt z nami. Podajcie nam swoje dokładne adresy, na które możemy przesłać Wam nagrody.
najlepiej przez stronę, żebyście do nas napisali na Warsaw Spiders. I postaramy się pewnie w tym tygodniu. Też zależnie od pogody. Zależy od pogody. Było takich upałów, żeby nam się te pająki jakoś nie męczyły. W porządku. I będziemy w kontakcie, więc wysyłajcie nam adresy. Mamy nadzieję, że dane osoby się ucieszą z pająku, że są odpowiedzialne, że będą o nie dbać. I że wyślecie nam za jakiś czas zdjęcia z tego, jak urządziliście pojemnik, albo jak już powylince wyglądają. Mhm. Pokażemy to na stronie. Jak wyglądają pająki u osób, które zwyciężyły. Bardzo miło będzie nam zobaczyć, jak sobie będą u was radziły. W takim razie widzimy się już w następnym filmiku, który pewnie będzie całkiem niebawem, bo tak planujemy z początkiem czerwca wszystko tak fajnie ruszyć. Okres szkolny się już kończy, taki ze studiami, więc będziemy mieli więcej czasu. Oby było więcej czasu. W takim razie widzimy się już niedługo. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.